Siemano, z tej strony Oskar Macuk i dzisiaj pokażę Ci, jak wykonać jeden z najprostszych trików na rowerze, czyli no footera. Pierwsza informacja jest taka, że pierwszy termin obozu rowerowego ze mną został wyprzedzany, drugi termin obozu rowerowego ze mną został wyprzedany, trzeci termin obozu rowerowego właśnie powstał, link macie w opisie, jeżeli chcielibyście i jeszcze jesteście chętni, żeby trenować, wejdź, zapisz się i jeździ ze mną. A my przechodzimy do nauki, jak to zrobić no footer. Pierwszą sprawą przy nauce no footera, nie tak bardzo istotną, ale pomocną, jest to, żeby Wam się korby nie kręciły, czyli żebyście mieli crank stopera. Jeżeli nie wiecie, czym jest crank stopper, zapraszam do filmu z Tailwhipem, tam tłumaczę. Głównie chodzi o to, że to jest taki system, który pozwala Wam, że jak puścicie nogi, to Wam się korby nie obracają tak luźno. Dzięki temu troszkę łatwiej Wam się będzie nauczyć no footera. To z takich technicznych rzeczy. Bo jeżeli chodzi o rower, nie ma żadnego znaczenia, na jakim rowerze to robicie, jeżeli jest to rower do skakania. Ja umiem na kozie mojej mamy też no footera, ale Wam polecam jednak rower, który się troszkę bardziej do tego nadaje. Czy BMX, czy downhill, bez różnicy. Wszystkie robią tak samo. I jeżeli chodzi o naukę no footera, zaczynamy od najprostszej rzeczy, czyli stójki na rowerze z puszczaniem nóg. I tu jest ważne, że stójkę na rowerze i puszczanie nóg robimy zawsze w ten sposób, że stoimy na prostych nogach, tak jakbyśmy byli w locie, i puszczamy te proste nogi na zewnątrz. Jak zaczniecie robić no footera kibel, tak zwany, czyli tak, to może Wam się wydawać, że będzie łatwiej, ale wygląda to bardzo słabo i zupełnie jest to bez sensu, bo potem się nie da no footer krankana ani takich rzeczy. Więc stajecie sobie gdzieś, pyk, łapiecie równowagę, pyk. Bardzo proste. Proste nogi, zobaczcie, ja się wybijam. Nie podskakuję rowerem, tylko się wybijam nogami. Jadę. Pyk. I ląduję na pedały. I tak to ćwiczycie, aż Wam się znudzi. Jak już na stojąco się nauczycie, przechodzicie na plecy. Pyk. Pyk. Odbijacie rower. Pyk. I no. Pyk. I no. Kiedy już się nauczycie tego tak, że już Wam się nie będzie chciało próbować, będziecie to robić za każdym razem bez problemu. Przechodzicie na hopę. Mamy tutaj totalną dowolność. Może to być stolik, może to być hopa z przelotem, może to być stroma, może być płaska, może być nawet garb. Ponieważ no footer tak naprawdę nie wymaga dużego lotu, jest bardzo szybkim trikiem, łatwym, polecam się go uczyć na takiej hopie, na której skaczecie normalnie, ale z natury im hopa troszkę bije w górę bardziej, tym jest łatwiej, bo macie więcej czasu w locie i możecie to robić na spokojnie. Ale jeżeli macie małą płaską hopę, też jest luz. I teraz tak, jedyna rzecz, która jest dla Was tak naprawdę istotna, oczywiście zakładamy, że uczycie się na tego typu hopie, musicie umieć skakać tą hopę normalnie. Normalnie to znaczy, tak jak zawsze powtarzam, że jesteście w stanie w locie lecieć i mieć proste nogi i ręce i jakby panować nad lotem. Ja Wam teraz to zademonstruję. Zjeżdżam, wybijam się, proste nogi, proste nogi. Kiedy macie opanowany ten lot, tak jak widzieliście, jestem w stanie lecieć prosto, patrzeć się na Was, wyluzować, w ogóle jakby się nie spinać. W momencie, kiedy już sobie lecicie, jesteście mniej więcej na środku lotu, macie wyprostowane ręce i nogi. I to jest ważne, puszczacie nogi, delikatnie unosicie je z pedałów delikatnie do góry i bierzecie już proste do boku. Nie wybijamy się z pedałów w górę, nie kopiemy roweru, bo on Wam zacznie latać. Starajcie się to robić bardzo delikatnie, to jest naprawdę taki ruch, o pyk, pyk. Nie muszę się specjalnie od tego odbić, a w locie jest jeszcze łatwiej. Tak naprawdę, jak weźmiecie nogi tylko na zewnątrz, to ten rower Wam delikatnie odleci do tyłu i wtedy jakby będzie no footer. Pamiętajcie, no nogi mają być proste, bo jak będą ugięte, to będzie kibel. I jeden taki trik, którego mogliście nie wiedzieć, w jaki sposób łatwo na ten rower wsiąść. Bo jak ten rower Wam, siemka, zacznie uciekać, to możecie podciągać go kierownicą i wtedy jakby tył pójdzie w dół, o to będzie coś takiego się zrobi. Ale jest taki trik, że wciskacie sobie hamulec, jak wciśniecie hamulec, zobaczcie co się dzieje, jak ja rozpędzę koło. Jak wciskam hamulec, to rower leci w przód. Czyli ja się tego nauczyłem, to mi mega pomaga, do tej lipa, do no foot kankana, do no footera. Wybijam się, puszczam nogi, wciskam hamulec, rower mi się automatycznie poziomuje, nawet leci lekko naprzód, wtedy wciskam nogi na pedały, miodzio sobie ląduje. Jeżeli nie macie hamulca, to oczywiście wymaga to troszkę więcej pracy rękoma, bo musicie jakby ten rower wcisnąć. Też da się to zrobić jak najbardziej, ale z hamulcem jest to troszkę łatwiejsze. I to, co pewnie widzicie na ujęciach z GoPro, albo widzicie jak ja sobie lecę,
to, że jak ja się wybijam i szczególnie jak się uczyłem, to się wybijałem, patrzyłem na pedały, puszczałem nogi, wracałem, cały czas patrząc na pedały, bo jeżeli nawet wybijecie się i wylądujecie na hopie, ale nie będziecie mieli nóg na pedałach, to będzie kaszana. Z drugiej strony, jeżeli spojrzycie się na pedały, wylądujecie na pedałach, ale nie wyjedziecie jakoś super na hopie, to i tak raczej ogarniecie. Więc polecam wam, szczególnie jak się uczycie, cały czas patrzeć na pedały. Ja do dzisiaj, jak robię tej whipy, na przykład flip whipy czy 3-6 whipy, ja patrzę cały czas na pedały. Jak postawię nogi na pedałach, dopiero patrzę na lądowanie. To jest bardzo cenna uwaga. Na początku może się wam wydawać, że to jest takie dziwne, że lecicie i patrzycie na pedały, ale później wam to dużo da. A jeżeli lecicie, patrzycie na pedały i czujecie się niepewnie i was lata, to znaczy, że nie umiecie na wprost latać. Bo jeżeli umiecie zlatać dobrze na wprost, to tak jak widzieliście, jestem w stanie lecieć bokiem, patrzeć na was, pomachać. A może wam nawet pokażę, jak potrafię pomachać. I zobaczycie, że to w ogóle nie wymaga jakby zaangażowania. Zjeżdżam, wybijam się, proste, macham, ląduję. A więc kluczem do nauki no-footera jest to, żeby umieć czysto polecieć hopę, w locie mieć proste nogi i ręce, puścić nogi, wrócić na pedały, patrząc się na pedały i spokojnie wylądować. I polecam wam się przyłożyć do nauki no-footera, ponieważ jest to bardzo przydatna sztuczka w momencie, kiedy robicie no-foot kankany, o czym będzie odcinek jutro. Czyli wybijacie się i puszczacie sobie nogi w jedną stronę. Do tej whipa też to jest bardzo pomocne, bo podobnie się zsiada, podobnie się wsiada na rower. Do Supermana, o którym też będzie niedługo, do Superman Seat Graba. Do wielu trików no-footer jest takim trikiem bazowym, o którym ja zawsze będę mówił. Dlatego najpierw uczę was no-footera, a potem będę tłumaczył kolejne triki, żebyście mieli bazę. Więc jeżeli będziecie umieli dobrze no-footera, obiecuję wam, że będzie wam dużo, dużo, dużo łatwiej robić wszystkie inne sztuczki. A ten tryk był na tyle łatwy, że nie ma co tutaj za dużo tłumaczyć. Widzimy się w jutrzejszym odcinku. Napiszcie mi w komentarzu, co byście chcieli za triki, oprócz tych, które wymieniłem. Może jakieś byście chcieli ciekawe, co ja ich nie znam. Cześć!